zabieramy Państwa do Bystrzejowic, małej miejscowości nieopodal Lublina. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że to wieś jak każda inna, to od większości różni się tym, że tętni kulturalnym życiem. Historia ta będzie o wspaniałym mężczyźnie, który jeździł wszędzie. Rzadko bywał w królestwie swoim, ponieważ ludzi w nim gnoił. Aż pewnego poranka ktoś zapukał do wrót bramy zamka. Czujecie się animatorami kultury? Niekoniecznie. Zatkało nas. Kultura jakaś tam może w mniejszym stopniu była tutaj zawsze. Ale teraz jest tego po prostu więcej. I z różnych dziedzin są osoby, które śpiewają, teatry występują aktorzy. Jest taka różnorodność. Przecież miał przyłbicę i hełm i kolczatkę też z tyłu, więc na pewno mu nic nie krwawiło i wszystko było dobrze. Ja pracuję tutaj w bibliotece i takie organizowałam różne spotkania z mieszkańcami, z dziećmi w bibliotece. Z chwilą, kiedy wylądował, ja tak się śmieję, że Robert stał się takim spadochroniarzem, jak wylądował tutaj w naszej miejscowości, w Bystrzejowicach, no to się zadziało. Ja mówię, było spokojnie, cicho, a teraz po prostu... A teraz to, co organizujecie, to jest coś fantastycznego, bo jest i kino letnie, i teatr, i koncerty. Różniacie się i to bardzo. Ja mówię o tym, że to jest takie tworzenie kultury na peryferiach. Czyli skromnie rzecz ujmując, to rzeczywiście zaczęło się tutaj dosyć sporo dziać i powiem tak, że jakby te wszystkie nasze działania, które nazwaliśmy spotkania ze sztuką, to przede wszystkim zależało nam na tym, by to była taka sztuka, powiedzmy, no jak to się mówi kolokwialnie, wyższego lotu, czyli żeby pokazać ludziom rzeczy, z którymi być może na co dzień nie mają do czynienia. Czy to słońce, czy deszcz, czy ty chcesz, czy też nie, zawsze będę, ja mieszkałem całe życie w mieście i mimo, że jakby miałem bezpośredni dostęp do kina, do teatru, chociaż akurat ja chodziłem, bo ja wiele lat pracowałem w teatrze, także to jakby trochę inna historia, ale tak ogólnie mówiąc, rzeczywiście jest tak, że ludzie nawet mając to jakby obok siebie, czyli kino, teatr, wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne, które gdzieś tam się dzieją, są, tego jest mnóstwo w mieście, to tak naprawdę, gdyby kogokolwiek zapytać, ile razy był w tym roku w kinie, czy ile książek przeczytał, czy w teatrze, to by się pewnie okazało, że bardzo dużo osób by powiedziało nawet, że ani razu. I w momencie, gdy znalazłem się tutaj właśnie, w tej miejscowości, od 4 lat tutaj mieszkam, to jakby przeniosłem się po to, żeby mieć trochę ciszy, spokoju do właśnie tworzenia, ale jakby samo tworzenie to nic nie daje. Trzeba jakby w tym tworzeniu, zawsze dla mnie najistotniejszą sprawą było to i największą, najwspanialszą rzeczą, by dawać ludziom takie fajne przeżycia, emocje, które właśnie niesie ze sobą sztuka. Kawa zimna już prawie, bo ja dziecko muszę usypiać. Papieros mi zgasł w połowie drogi do życia. Robert, ty do tej pory byłeś znany w Lublinie, raz za sprawą swojego zespołu, dwa pisałeś scenariusze do spektakli teatralnych, komponowałeś, udzielałeś się na różnych płaszczyznach. Jak to się stało, że w pewnym momencie zdecydowałeś się na to, żeby przeprowadzić się z miasta na wieś? Czyli zrobiłeś taki krok, o którym myślę, że marzy wiele osób. Gdzieś to zawsze we mnie tkwiło, ponieważ ja się wychowałem u dziadków na wsi. Mój dziadek, no muszę to powiedzieć, bo to jest jakby istota tego wszystkiego, co robię. Mój dziadek był takim, ja to zawsze mówię, takim boryną, który ukochał ziemię, ukochał naturę i zawsze tam gdzieś patrzył sobie, zamyślał się i jakby chłonął te wszystkie zapachy natury, te widoki. I ja mam dokładnie coś takiego jakby po nim.
za co, z czego się bardzo cieszę i za co jestem wdzięczny. I to się przekłada właśnie na moje tworzenie. I urodziłem się w mieście w Lublinie, mieszkałem tam całe życie. No, jakby nie było to, to nie był mój wybór. Ale w pewnym momencie, kiedy no, człowiek osiąga pewien wiek, no i powiedzmy, że to nawet nie chodzi o finanse, bo naprawdę jak się chce, to można wiele rzeczy bez większych pieniędzy zrobić. Jak się umie samemu. I jak się robi wszystko samemu. Wiele rzeczy robi sam. I rzeczywiście przyszedł taki moment, kiedy jakoś mi się to życie fajnie ułożyło i postanowiłem, że po prostu wynoszę się z tego miasta, którego tak szczerze mówiąc miałem już trochę dosyć. Pokazujecie też przez te działania, że zaczyna się dziać coś ciekawego, interesującego już w tych właśnie małych miejscowościach. No, co roku Narodowe Centrum Kultury publikuje taki raport o stanie polskiej kultury i w tym raporcie między innymi we wnioskach napisano w tym roku, że przepaść pomiędzy miastem a wsią już nie jest tak ogromna, jaka była jeszcze kilka lat temu. Czy to, co stworzyliście tutaj, to też jest taki wynik waszej obserwacji, że coraz więcej osób migruje z miast na wieś, a wraz z nimi popyt również na kulturę? Oczywiście, że tak. Tak. Znaczy, zdecydowanie, bo no ja jestem tego przykładem, ale jakby tutaj w okolicy z tego, co widzę, co obserwuję przez te ostatnie 3-4 lata, to rzeczywiście coraz więcej pojawia się nowych domów i to się okazuje właśnie, że to są ludzie z Lublina. A ja z kolei ze swojego podwórka to wiem, że mam więcej czytelników. Coraz to nowe osoby jakieś przyjeżdżają i po prostu zapisują się też do biblioteki i wypożyczają książki, czyli to są nowe osoby, które tutaj kupują działki, budują się. Masa jest takich osób. No to takie już robią się przedmieścia Lublina tutaj w Strzelnicy. Nie oszukujmy się, na 16 kilometrów to nie jest tak dużo. I to nie jest tak dużo, żeby skorzystać z tych wszystkich propozycji, które tutaj macie. A właśnie, co szykujecie? Bo jest to między innymi kino, letnie teatry, tak jak wspomniałam, koncerty. Co macie w planach? Były Mikołajki w zimie dla dzieci. Wszelkie te nasze działania nazwaliśmy sobie spotkania ze sztuką. I to jest tak, że raz w miesiącu organizujemy tutaj spektakl teatralny lub koncert, jakiś recital. Na razie dość skromnie, ponieważ mamy to nasze miejsce jest niezbyt duże. Jest już tu w planach, ma powstać duże centrum kulturalne, z czego się bardzo cieszymy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli. Oby nie było puste jak w innych gdzieś tam wioskach. Ale właśnie to chciałem powiedzieć, myślę, bardzo istotną rzecz. W mieście na przykład jest ciężej coś zorganizować, bo ludzie są już tacy troszeczkę, powiedzmy, wszystko widzieli i jakby wydaje mi się, że już nic nie potrzebują. Tu być może jest łatwiej, ale jakby... Są bardziej otwarci na... Wydaje mi się, że tak, chociaż nie jest to łatwe z naszej strony zorganizować coś takiego. To jest tak, że ludzie być może nie chodzą, bo ktoś im nie wychodzi naprzeciw. Bo niestety, no trzeba tych ludzi, tak jak napisaliśmy w swoim statucie, niejako zmusić trochę do obcowania z tą sztuką, bo... I co najciekawsze, bardzo często jest tak, że no, mówię, ciężko tych ludzi zmobilizować, żeby przyszli, ale przyjdą i potem słyszę, jak komentarze. Rozmawiają po wsi, że ale było super, ale fajnie tam śpiewał, czy grał. Początki zawsze trudne są, na tak, tych pierwszych spotkaniach też tak różnie. Myślę, że to właśnie o to chodzi, żeby ludziom jednak wychodzić naprzeciw, no i mieć coś fajnego do zaproponowania, no bo rzeczywiście pojawiają się ludzie znani w całej Polsce, także to też tak sobie przyjęliśmy, żeby no, co się uda, ale mówię, no staramy się taki dość wysoki poziom utrzymywać. Życzę wam w takim razie wielu sukcesów i bardzo dziękuję za rozmowę. No, dziękujemy również.